Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ten filmik jest krótkim, krótką informacją do tego, co, 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 co zostanie wrzucone dzisiaj na kanał, co zostało wrzucone dzisiaj na kanał, ponieważ niektóre osoby mogły mieć wąty o to. A ja wolę wszystko wyjaśnić dokładnie, pięknie, wszystko ślicznie. Otóż, słuchajcie uważnie, te dwa nagrania, które tutaj widzicie, to są nagrania ze streamów, które były jakieś kilka dni temu, z dwóch streamów. I teraz. Co się okazało, jak dzisiaj wszedłem na pocztę, wchodzę sobie na pocztę, wesoły, zadowolony, fajnie, wróciłem ze szkoły. Mam wolne, resztę dnia mam wolne, jutro jest w miarę luźny dzień. Fajnie, wszystko działa. No, niestety nie działa, ponieważ wszedłem na maila, później wszedłem w menedżer filmów. No i, 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 i mniej się zrobiło fajnie, ponieważ zobaczyłem, że claim o prawach autorskich w mojej skrzynce odbiorczej widnieje w ilości 11 na dwa filmy. Więc, w jednym filmie jest sześć klejmów prawa autorskiego, a w drugim jest 5. Mogę wam to pokazać w tym miejscu, że no właśnie. To jest z jednego z live'ów, a z drugiego z live'ów jest. Już wam pokazuję, żeby nie było, że jestem gołosłowny, czy że kogoś oszukuję. To ja wszystko dokładnie wyjaśnię, żeby nie było, że, że, że coś. Tutaj też są prawa autorskie i teraz słuchajcie mnie uważnie. W jednym z live'ów nie muszę wyciszać muzyki, nie, tylko nie włączę w nim monetyzacji w tym nagraniu. W drugim nagraniu muszę niestety wyłączyć, jakby usunąć te utwory, ponieważ w całym filmie nie będzie ścieżki dźwiękowej, więc jeśli jeśli ktoś by miał wąty i miałby problem z tym, to niestety ja za to nie odpowiadam. Yy, więc teraz opcja tego typu: jeśli ktoś chce posłuchać pełnych wersji live'ów bez niczego wyciętego, to yy, niech wejdzie sobie na mój kanał na Twitcha i na Hitboxa, bo tam był jeden live, był tam, drugi był tam, i może tam obejrzeć pełną wersję obu live'ów. No, chyba że na Twitchu jeszcze tam są dwa momenty wycięte, ale to wycięte przez Twitcha, tu nic, inny, nic jakby nie poradzę. Więc teraz będą inne playlisty puszczane na live'ach i, 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 i w ten sposób chciałem to tylko wyjaśnić. Kończę już w tym momencie. Na razie trzymajcie się.